Na początku nie będzie to ta zabawa, nie będzie taka, jakbyście sobie pewnie wyobrażali, bo pewnie będziemy kazali, krzyczeli stop, robimy dobra, tak? Dlatego, że musimy mieć ujęcia przebitkowe, żeby przykryć parę rzeczy. To będzie trudna sztuka trochę, więc potem, trochę później pójdziemy na żywo. Luźne foty, takie po prostu puste pomieszczenia. Puste pomieszczenia. Straszne, nie? Puste pomieszczenia i takiego czubaka, który na głos stoi. Który się czai, no. Poczekaj na wybrzmienie. Akcja! Ludzi do wstąpienia, jeśli nie w szeregi stowarzyszenia naszego, no to oczywiście zainteresowanie się airsoftem. Wiele rzeczy pokrewnych airsoftowi może się również przydać w życiu, tak jak na przykład czytanie mapy, orientacja w terenie. Organizujemy jakieś takie rajdy, jeżeli nie w samym Chełmie, to w okolicach Chełma. To jest tylko dobra zabawa, na tym się to opiera, no i zapraszamy. Zapraszam, zapraszam. Chłopaki, stoicie przed kolejnym zadaniem. Macie tutaj tekst piosenki. Przyjrzyjcie się i wsłuchujcie oryginałowi, ponieważ będziecie sami to śpiewali. Jaka jest melodia? Kiedy cię przygniata codzienna gonitwa, kiedy jak w kieracie musisz robić wciąż jak wół, spróbuj się oderwać od szarości życia, załóż skórę dżinsy.